Pamiętam wyścig, w którym startowałem z bratem, był to mecz, mój pierwszy wyścig ligowy, to był mecz ze Stalą Gorzów. Jechałem wtedy jeszcze przeciwko Markowi Chudźce i Piotrkowi Świstowi. Dotychczas pracowałem przez ostatnie 14 lat, można powiedzieć, z Adrianem Miedzińskim. Wcześniej miałem epizod półtora roczny z Ryanem Sullivanem, z Robertem Kościechą i kilka lat pracowałem dla brata. Aktualnie zajmuję się sprzętem dla zawodników z drużyny U24, no i oczywiście adeptami i szkółką, gdzie jest najwięcej pracy, bo są i treningi, i przygotowanie motocykli. Właśnie to jest motocykl, który jest przygotowywany właśnie do zawodów U24. W tej chwili ma przygotowane sprzęgło, gaźnik poskładany. No kolejny etap, po prostu złożenie sprzęgła, zębatka i ten motocykl, nowa opona i ten motocykl już w 100% jest przygotowany do zawodów. Następny motocykl, który już jest gotowy, brakuje mu tylko świeżej nowej opony, ale to całe koła przychodzą nowe. Ma już zębatki, łańcuchy, sprzęgło, gaźnik, wszystko przygotowane. Motocykl w 100% jest gotowy do zawodów. Najważniejszy jest praktycznie gaźnik i filtr powietrza. Czyste paliwo to wiadomo, sprzęgło i zapon. To są rzeczy podstawowe, na które trzeba zwracać uwagę i najbardziej dbać. Regulacji sprzęgła podlega docisk i jego nakrętki ze sprężynami włącznie. Przez to regulujemy sobie siłę tego sprzęgła. Dwa słowa o gaźniku. Tutaj za wiele się nie dotyka, oprócz oczywiście dysz, bo reszta już jest ustawiona praktycznie fabrycznie i dotykamy, zmieniamy dysze, które mieszczą się w komorze pływakowej. Praktycznie o wszystkim decyduje tutaj zawodnik. On nam powinien przekazywać, co potrzeba i czym wzmocnić motocykl. Jeżeli wzmacniamy, to możemy to zrobić właśnie dyszą, możemy zrobić to zębatką, która się nadaje na tylnym kole, to tak w skrócie i najszybciej. I mamy też do dyspozycji, przejdę na drugą stronę, układ zaponowy, zapon, który tutaj się mieści pod tą pokrywą, opóźniając lub wzmacniając zapon motocykl, osłabiamy lub wzmacniamy. Przygotowanie 250 i 500 motocykli, praktycznie nie ma żadnej różnicy w pracy i przygotowaniu. Wszystko trzeba robić tak samo, od podstaw do samego końca. Tutaj mamy motocykle najmłodszych zawodników, adeptów i chłopców po licencji 250. I są dwie 250 i motocykl 500 dla najstarszego z chłopców. One są przygotowane w tej chwili do treningu, który odbędzie się właśnie za godzinę. Jeszcze z takich ciekawostek, które w tym roku nas spotkały tutaj z moimi współpracownikami, muszę powiedzieć, że taki motocykl jak ten, a ten akurat jest motocykl typowo dla szkółki, czyli dla najmłodszych zawodników, którzy najczęściej się przewracają, takich motocykli i lepszych złożyliśmy 27 sztuk. Także to zrobiliśmy od stycznia do końca lutego, także było co robić i 27 kompletnych motocykli złożyliśmy, które są do eksploatacji, do jeżdżenia, do ćwiczenia.